Bliżej prawdy. Kosmos. Świadomość. Bóg. Często rozmyślam o nauce i Bogu. Na uczelni studiowałem neurologię, a myśli o Stwórcy nigdy mnie nie opuszczały. Kiedy jednak próbuję połączyć oba te zagadnienia, muszę uważać. Bardzo się różnią. Boję się, że moja nadzieja wpłynie na wynik rozumowania. Nauka może potraktować Boga na trzy sposoby. Udowadniać, że jest On zbyteczny, wykazywać, w jakim stopniu Jego istnienie jest prawdopodobne, w ogóle się do Niego nie odnosić. Który jest najlepszy? Uformowały mnie wspólnie religia i nauka. Nazywam się Robert Lawrence Kuhn i kontynuuję podróż w poszukiwaniu prawdy. Jak nauka radzi sobie z Bogiem? Zacznę od swoich korzeni, myślenia naukowego. Porozmawiam z fizykiem Lorenzem Krausem. To popularyzator nauki badający sens i ograniczenia swojej dyscypliny. Dlaczego większość wybitnych naukowców nie wierzy w Boga? Trochę przesadzasz. Większość uczonych za mało myśli o Bogu, aby wyrobić sobie na temat Jego istnienia jakiekolwiek zdanie. To ich po prostu nie interesuje. Brak dowodów na to, że do wyjaśnienia świata potrzeba czegoś więcej niż teorie naukowe i prawa fizyki. Opisują wszechświat tak dobrze, że my, fizycy, bywamy najbardziej zadufanymi z naukowców. Zbyt często twierdzimy, że poza nauką nie ma nic. Zbyt często? W ciągu ostatnich lat zrozumiałem, że nauka nie ukazuje całej prawdy o świecie. Możemy dziś odpowiadać na pytania o to, dlaczego w kosmosie istnieje materia, albo co wydarzyło się w pierwszej miliardowo-miliardowej części sekundy Wielkiego Wybuchu. Ludzie sądzą, że dysponując tak olbrzymią wiedzą, nauka może objaśnić wszystko. Nie jest ona jednak jedynym narzędziem poznania. Wiele osób ma potrzeby duchowe. Nauka się tym nie zajmuje. Wielu uczonych stwierdza, że to bzdury lub iluzje. Być może mają rację. Coś, czego nie da się zweryfikować, dla nauki nie istnieje. A takich rzeczy jest bardzo wiele. Pamiętajmy o słynnym zdaniu. Nauka nie sprawiła, że wiara w Boga jest już niemożliwa, tylko umożliwiła niewiarę w Boga. To ważne, bo w epoce przednaukowej świat zdawał się cudem. Nauka wyjaśniła większość zjawisk zachodzących wokół nas. Umieściła je w porządku naturalnym, nie odzierając ich zarazem z piękna. Prowadziłem kiedyś wykład dla teologów z Papieskiej Akademii Nauk w Watykanie. Z całkowitą powagą powiedziałem im, że mają obowiązek mnie słuchać, ale ja ich już nie. Uczciwa teologia musi bowiem uwzględniać prawa fizyki, natomiast ja nie muszę znać przyczyny powstania wszechświata, by rozumieć mechanizm jego działania. Czy jest to obszar, na którym nauka nie ma wstępu? Oczywiście, jest nim wiara, definiowana jako przekonanie pozbawione dowodów. Staram się nie formułować twierdzeń ostatecznych, ponieważ w trakcie poznawania historii Wszechświata i ustalania, czy jest on wyjątkowy, możemy trafić na problemy będące dotąd domeną teologii. Trzeba zdawać sobie sprawę, gdzie przebiegają granice nauki. Ludzie interesują się ostatnio jej związkami z religią, co wydaje mi się dziwne, bo nie dostrzegam żadnej płaszczyzny wspólnej dla tych dziedzin. Naprawdę? Uważasz, że nauka i religia nie mają sobie nawzajem niczego do powiedzenia?
Ich relacje nie są symetryczne. Teologia nie może ignorować nauki, natomiast nauka może, a nawet powinna obejść się bez teologii. Czy mamy tu do czynienia z pełnym uprzejmości spiskiem? Niewierzący uczeni głaszczą Boga po nieistniejącej głowie, a wierzącym pozwalają żyć starożytnymi złudzeniami. Może mają rację. Muszę znaleźć uczonego, który wierzy w Boga. Francis Collins zalicza się do wąskiego grona religijnych biologów. Co więcej, nie wstydzi się okazywać swojej wiary. Ja miewałem przed tym opory, więc podziwiam jego odwagę. Jakie ma poglądy? Spotykamy się w National Institutes of Health. Jesteś wybitnym biologiem, szefem projektu poznania ludzkiego genomu, a jednocześnie wierzysz w Boga. Trudno godzić te sprzeczności? Nie, łączą się dla mnie w harmonijną całość. Mam zarówno światopogląd naukowy, jak i religijny. Dzięki temu realizuję pełnię swojego człowieczeństwa. Wierzę w narzędzia naukowe, które umożliwiają badanie świata. Jednocześnie wierzę w istnienie narzędzi duchowych. Z ich pomocą odpowiem na pytania, wobec których nauka jest bezradna. Dlaczego żyję i czy Bóg istnieje? Teoria ewolucji zakłada przecież, że wszystko jest przypadkowe, a więc pozbawione sensu. Bezsensowne? Na pewno nie. Przypadkowe? Tylko z punktu widzenia ludzi uwięzionych w liniowym postrzeganiu czasu. Jeśli Bóg zaprojektował proces ewolucji, aby stworzyć człowieka na swoje podobieństwo, to wybrał mądrą i elegancką metodę. Nie marnował w ten sposób czasu i energii? Jesteśmy wyjątkowymi istotami i mamy wyjątkowy kontakt z Bogiem. Jednak nie moglibyśmy istnieć bez olśniewającego bogactwa gatunków, roślin, zwierząt i mikrobów, które zamieszkują naszą planetę. One też musiały kiedyś powstać. Każdą z miliardowych drobinek Bóg mógłby powoływać do życia w osobnym akcie stworzenia. Taka metoda nie dałaby jednak efektu w postaci zjawiskowo pięknego gobelinu współzależności, jaki utkała ewolucja. W moim przekonaniu kierowana ręką Boga. Dzięki temu, że zauważam jej działanie, mogę nieco inaczej odczytywać dowody naukowe. Podpatruję potęgę Bożego rozumu. Podziwiam to, jak za pomocą praw matematyki, fizyki, chemii, biologii, kosmologii i innych dziedzin osiągnął tak elegancki rezultat. W tym ujęciu nauka może być formą poznawania Bożego umysłu, a nawet formą oddawania Mu czci. Odkrywając krok po kroku prawdę o kolejnych zagadkach naszego świata, coraz bardziej podziwiamy wielkość Boga. Francis jest niezwykle żarliwy. Pasjonuje się nauką i chyli czoło przed Bożym majestatem. Podziwiam go, ale czy podzielam jego wiarę? Chciałbym. Muszę szukać dalej. Robert John Russell założył Centrum Teologii i Nauk Przyrodniczych Berkeley. Bob, badacz związków między nauką a religią, obronił doktorat z fizyki i został wyświęcony na pastora. Spotykamy się w moim domu w Pasadenie. Zarówno wśród naukowców, jak i teologów panuje pogląd, że dane z jednej z tych dziedzin prawie w ogóle nie przydają się w drugiej. Co o tym sądzisz? Teologia czerpie swoje dane ze świętych tekstów i tradycji, a także z ustaleń rozumu i kultury. Nauka jest więc jednym ze źródeł wiedzy i teolodzy muszą ją traktować poważnie.
Jeśli na przykład okaże się, że wszechświat miał początek, punkt zerowy, może to nam zasugerować, że stworzył go Bóg. Teolodzy muszą brać pod uwagę ustalenia fizyków. Co to dokładnie znaczy? Charles Hartshorne, specjalizujący się w tzw. teologii procesu, uważał, że Bóg doświadcza całego świata w każdej chwili. Ale według szczególnej teorii względności teraźniejszość dotycząca całego globu nie istnieje i jest jedynie antropomorficznym złudzeniem. To duży problem dla każdego teologa, który uważa, że Bóg działa w świecie. Hartshorne przyznał zresztą, że jednym z największych wyzwań dla teologii jest właśnie szczególna teoria względności. W tym wypadku teolog traktuje naukę poważnie, do tego stopnia, że pozwala jej zmienić wyznawany dotąd przez niego obraz Boga. Po sformułowaniu teorii względności inaczej postrzega się sposób, w jaki mógłby myśleć Stwórca. Tak. Weźmy jednak przykład pozytywny. Teoria Wielkiego Wybuchu zdaje się potwierdzać tezę, że Wszechświat wcale nie musiał powstać. Był czas, gdy kosmos nie istniał. Nazywam Wielki Wybuch świadkiem okolicznościowym dowodzącym istnienia Boga. Nie naocznym, bo Wszechświat tylko i aż wygląda, jakby został stworzony. Dobre rozróżnienie. Musimy brać pod uwagę wszystkie odkrycia naukowe, teorię ewolucji, mechanikę kwantową, ustalenia antropologii czy teorię Wielkiego Wybuchu. Narzędzia metodologiczne w obu dziedzinach bywają podobne. Jednak teorii teologicznych nie da się zweryfikować tak jak naukowych. Różnice między nimi są bardziej subtelne. Teolog jest odpowiedzialny przed świętymi tekstami, które bada. Jego doktryna musi znaleźć w nich swoje potwierdzenie. Z drugiej strony istnieją uznane działy nauki, których ustaleń nie da się sprawdzić, na przykład kosmologia. Nie można przecież zweryfikować tezy o wszechświecie równoległym. Próbuję wykazać, że przez teologię można dojść do nauki. Czy uczonym zdarza się wykraczać poza ustalenia naukowe przy okazji badania wszechświata? Czy posługują się narzędziami z zakresu metafizyki, estetyki, religii lub filozofii? Weźmy Freda Hoyla, zdeklarowanego ateistę, którego zdenerwowała hipoteza Wielkiego Wybuchu. Jego zdaniem dowodziła ona istnienia Boga, stworzył więc inny model kosmologiczny, teorię stanu stacjonarnego, która święciła triumfy przez dwie dekady. Hoyle jest moim bohaterem. Stwierdził bowiem, że jako ateista nie wierzy w Wielki Wybuch. Rozumowanie teologiczne pchnęło go więc do stworzenia alternatywnej teorii grawitacji, a następnie modelu wszechświata, który nie ma początku. Mimo wszystko nie uważasz, że nauka i religia się uzupełniają? Nie. Jako teolog chrześcijański muszę brać pod uwagę teorię względności. Jako naukowiec nie muszę traktować poważnie Nowego Testamentu. W oczach Boba związek dwóch dziedzin jest jednocześnie subtelny i głęboki. Teologia musi słuchać nauki. Nauka może jednak kryć w sobie, nawet nieświadome, pierwiastki teologiczne lub filozoficzne. Bardzo podoba mi się takie rozumowanie, co nie znaczy, że jest ono prawdziwe. Od lat 70. wielbię Iana Barbura, który zaproponował badanie wspólnych obszarów nauki i religii. Do dziś czuję podniecenie, otwierając jego przełomową książkę. Gdy dowiedziałem się, że jest w Los Angeles, bez wahania wykorzystałem okazję. Porównajmy metodologię nauki i religii. Należy zacząć od tego, że te dwa przedsięwzięcia ludzkiego umysłu różnią się od siebie. Teorie naukowe podlegają przynajmniej częściowej weryfikacji i są podatne na zmiany. Dają pewność, jakiej nie zapewniają pojęcia religijne. Istnieją jednak podobieństwa. W obu dziedzinach ważną rolę odgrywają modele teoretyczne, opisujące byty lub zjawiska, których nie da się bezpośrednio zaobserwować. W nauce jest to na przykład elektron, w teologii sam Bóg. Oczywiście jednak ustalenia, dajmy na to fizyki, da się sprawdzić w znacznie większym stopniu niż poglądy teologiczne.
Bardzo ważna uwaga. Wszyscy naukowcy wiedzą, że każdy wynik badań lub teorię można obalić lub udoskonalić. Z kolei ludzie religijni z reguły twierdzą, że skoro w coś wierzą, musi tak być. Trzeba pamiętać, że wbrew pozorom także teologia przez wieki podlegała zmianom. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak wielu i jak znaczącym. Moim zdaniem w pewnym stopniu należy rewidować nawet klasyczne doktryny religijne. Masz rację, wspólnota wierzących sprzeciwia się takim zmianom. Teologów i naukowców powinno łączyć coś jeszcze. Ostrożność w formułowaniu twierdzeń na temat rzeczywistości, które trudno będzie udowodnić. Wiedziałem, że Ian w rozsądny sposób porówna naukę i religię, nie faworyzując żadnej z nich i nie bojąc się konsekwencji swoich rozważań. Zdaję sobie sprawę z tego, że ustalenia naukowe są bardziej godne zaufania niż tezy religijne. Namawia zarazem przedstawicieli obu dziedzin do pokory przy formułowaniu wydumanych twierdzeń na temat świata. Ciekawa myśl, ale wielu uczonych odrzuci tezę o takiej epistemologicznej równoważności. Wyjątkowo się z nimi zgodzę. Naukowcy z reguły wiedzą, czy wysuwane przez nich twierdzenia są przesadne. Teolodzy z reguły nie. Potrzebuje świeżego spojrzenia na poruszane tu sprawy. Freeman Dyson to jeden z największych współczesnych myślicieli. Znany fizyk i futurolog. Otrzymał nagrodę Templetona za pokonywanie barier między nauką i religią. Spotykamy się w Instytucie Badań Zaawansowanych w Princeton. Dlaczego rozmowa o nauce i teologii budzi takie emocje? Ponieważ obie strony sporu są aroganckie i mają o sobie zbyt wysokie mniemanie. Takie podejście jest błędne i bezproduktywne. Szkoda, tym bardziej, że uczestnicy sporu nie są reprezentatywni dla swoich obozów. Olbrzymia większość wierzących nie sprzeciwia się teorii ewolucji, a przeważająca liczba naukowców nie walczy z Bogiem. Prawdziwy świat wypełniają tajemnice i dlatego jest on tak fascynujący. Ile ktoś nauka rozwikła jakąś zagadkę, pojawiają się dwie następne. Dociekanie naukowe nie ma końca, pokładów prawdy nie da się wyczerpać. Z religią jest podobnie. Każdy prawdziwie i głęboko wierzący człowiek powie ci, że chodzi w niej o kolejne tajemnice, nie o fakty. Postęp nauki jest oczywisty. A co z teologią? Czy istnieje jakaś najdoskonalsza jej wersja? Teologia polega na odzwierciedlaniu rzeczywistości, a więc najbliżej jej do literatury. Wielcy teologowie mieli zazwyczaj lekkie pióro. Dzieła pisarzy cały czas są dla nas inspiracją. Teologia jest podobna do tej formy artystycznej. Nie podlega więc postępowi, dzięki któremu można odrzucać nieprawdziwe tezy. Dostarcza jedynie kolejnych punktów widzenia. To, czy są prawdziwsze od poprzednich, nie jest ważne. Teologia nie oferuje nam czarno-białej prawdy. Moja osobista teologia opiera się na założeniu, że wszechświat rządzi się zasadą maksymalnej różnorodności. Najdroższe nam sprawy, a więc istnienie i ludzkie uczucia, są różnorodne. Pojawienie się życia dodatkowo skomplikowało wewnętrznie wszechświat.
Rozszerza się on i zyskuje coraz bardziej złożony kształt. Kosmos był na początku chmurą gazu, która rozwinęła się w galaktyki, gwiazdy, planety, pył i całą resztę. Na kolejnych etapach ewolucji następowało coraz większe zróżnicowanie struktur. Jeśli więc Bóg miał jakikolwiek cel w stworzeniu świata, chodziło mu zapewne o jak największą jego różnorodność. Jak powiedział Darwin, musiał on bez umiaru uwielbiać żuczki, bo stworzył tyle ich odmian. Freeman uważa, że wszechświat i ludzkie życie mają cel. Różnorodność. Pokornie pochyla głowę przed tajemnicą istnienia. Zgadzam się z nim. Zauważmy, że jeśli Bóg jest, to musiał odpowiadać za proces rozwoju od prostoty do złożoności. Wciąż nie wychodzimy jednak poza judeo-chrześcijański punkt widzenia. Co z innymi kulturami? Michio Kaku to fizyk i wizjoner, który próbuje łączyć buddyzm i chrześcijaństwo, a także naukę i religię. Czy jest człowiekiem oświeconym, czy raczej skłóconym wewnętrznie? Dowiem się tego podczas rozmowy w Nowym Jorku. Twoi rodzice byli buddystami. Uczyłeś się w chrześcijańskich szkołach, a w końcu zostałeś fizykiem. Jak podchodzisz do powszechnej fascynacji związkiem nauki i teologii? Półkule mojego mózgu od zawsze toczyły ze sobą wojnę. Buddyści wierzą w stan wiecznej nirwany, bez początku i końca. Jednak na lekcjach religii w szkole dowiedziałem się z Księgi Rodzaju, że świat nie istniał wiecznie. Z kolei w Apokalipsie Świętego Jana przeczytałem, że będzie miał też koniec, co kłóciło się z założeniami buddyzmu. Dziś jestem fizykiem. Sformułowana ostatnio hipoteza wieloświata pozwala na połączenie obu wspomnianych przed chwilą wierzeń. Nirwana panuje na poziomie multiversum, gdzie kolejne światy powstają jak bąble. W tej koncepcji mieści się też teoria wielkiego wybuchu, a właściwie wielu takich wybuchów, aktów boskiego stworzenia. Światy rodzą się i znikają jak bańki mydlane. Już pierwsi ludzie, patrząc w niebo, zadali sobie pytanie, jakie miejsce zajmujemy w kosmicznym planie? Co to wszystko znaczy? Co dalej? Za opis świata musi wystarczyć metafora, czy pomogą nam jakieś prawdziwe teorie? Niektóre z dawnych przypowieści powinniśmy traktować poważnie, bo starożytni tłumaczyli sobie świat w racjonalny, przynajmniej ich zdaniem, sposób. Nauka oferuje nam pogląd zwany redukcjonizmem. Rozszczepiliśmy atom. Poznajemy coraz mniejsze cząsteczki materii, dlatego dysponujemy dziś kolejnymi cudami techniki. Internet, radio, telewizja, mikrofalówki i ekrany plazmowe – wszystko to zawdzięczamy redukcjonizmowi. W końcu trafia on jednak na przeszkodę. Najmniejsze znane cząstki nie układają się w zrozumiałe struktury. Z drugiej strony stworzyliśmy o wiele bardziej całościową koncepcję, teorię strun. Według niej wszechświat składa się z wibrujących strun, ciągów cząsteczek elementarnych, przypominających zapis w partyturze. Wspólnym mianownikiem większości religii są pojęcia harmonii i syntezy. Także nauka kieruje się filozoficznymi wskazaniami, które człowiek formułował od początku swojego istnienia. Mówię o poszukiwaniu harmonii i potrzebie unifikacji. To dlatego Einstein stwierdził, że wierzy w Boga Spinozy, Boga porządku. Nie uznawał raczej istnienia osobowego bóstwa, które wysłuchuje modlitw, ale prawodawcy, który ustanowił zasady harmonii. Zgłębianie związków Boga i nauki wiąże się z badaniem metodologii i motywów kierujących ludźmi. Zacznijmy od tych drugich.
Za pomocą metod naukowych można udowodnić założoną uprzednio tezę. Jeśli wierzę w istnienie Stwórcy, nauka ukaże mi chwałę Jego dzieła. Jeśli moim zdaniem Boga nie ma, nauka udowodni, jak doskonale działa świat pozbawiony jakiegokolwiek nadrzędnego bytu. Przejdźmy do metodologii. Doświadczalna metoda naukowa odkrywa prawdy o świecie fizycznym, których namacalność potwierdzić może każdy. Metoda religii oparta na wierze upewnia poszczególnych wyznawców, że świat duchowy istnieje. Nie może jednak dać dowodu na swoją prawdziwość wszystkim ludziom. Dowiedzieliśmy się czegoś nowego? Niekoniecznie. Mimo to już samo zajmowanie się Bogiem i nauką zbliża nas do prawdy.